Powiedzcie mi, czy oglądacie filmy kryminalne? Cześć. Witam Was na kolejnym vlogu Mistrza Ciągłej Poprawy. Tu Igor. I przedstawiłem Wam wcześniej trochę teorii, a dzisiaj zaczniemy od pierwszych narzędzi, które pomogą nam odpowiednio podchodzić do problemu, go rozwiązywać, szukać przyczyn i być coraz lepszym mistrzem. Mówiłem Wam, co to jest delta. Delta to różnica i różnica jest znowu słowem kluczowym, ponieważ słuchajcie, to różnice właśnie, różnice nas zawsze będą prowadzić do przyczyn problemów. Gdzie te różnice powinniśmy szukać? Oczywiście tam, gdzie się zdarzył problem, tak? Na gębie, jak to się mówi, na procesie, w produkcji. Czy zdarzyło się Wam kiedyś widzieć, że detektyw, który chce rozwiązać pewną zagadkę, problem, nie zaczyna swojego śledztwa, procesu rozwiązywania problemu? Od wizyty na miejsce zbrodni, gęba? Oczywiście. Każdy dobry detektyw najpierw chce sam zaobserwować różnicę. Co jest nie tak? Miało być tak, a jest inaczej. Miał być ten, nie było go. Różnice będą nas zawsze prowadzić do głównych przyczyn. I teraz już wiecie, że podczas rozwiązywania problemów trzeba zadawać dużo pytań, tak? Przy definiowaniu problemu trzeba zadawać dużo pytań. Jak pewnie się domyślacie, jednym z pierwszych pytań to może być gdzie? Gdzie był problem, a gdzie problem nie zaistniał, tak? Teraz jak szukać tych różnic? Różnic szukamy poprzez zadawanie różnych pytań. Gdzie? A gdzie? A gdzie nie? Czy to było na linii pierwszej? A dlaczego nie na linii drugiej? Bo na drugiej nie było, tak? Było na tym stanowisku. A dlaczego nie na tym stanowisku? Tak? Czyli najpierw musimy znaleźć takie przeciwstawne pary. Gdzie? A gdzie nie? Stanowisko pierwsze, a nie drugie. Czym się różni stanowisko pierwsze od drugiego? Czym się różni hala A od hali B? Czym się różni to miejsce na produkcji od tego miejsca na produkcji, tak? Dlaczego w Krakowie, a nie w Warszawie? Dlaczego w Polsce, a nie w USA? I szukanie tych właśnie różnic daje nam możliwości znalezienia potencjalnych przyczyn problemów. No i się właśnie wtedy kamera zepsuła. Muszę wszystko nagrywać teraz stąd. I właśnie szukanie tych różnic daje nam możliwość dojścia do prawdy. Jest wiele różnych innych pytań, które możemy zadać. Co? A co nie? Dlaczego produkt A nie produkt B? Dlaczego ten element w tej maszynie, a nie inny element? Czy to jest kwestia designu, czy to jest kwestia materiału, surowca użytego? Dlaczego właśnie? Pytania te możemy przedstawiać w takiej formie tabelki, jaką tu pokazałem, gdzie też pokazuję innego typu pytania. Ile, a ile nie? Czy to była pojedyncza sztuka? Pojedyncza sztuka, czy cała seria? Bo jeżeli to była pojedyncza sztuka, to może to był tylko przypadek, a nie problem tak zwany masowy, związany z maszyną, powtarzający się cały czas. Więc musimy cały czas wiedzieć, że odpowiadanie na pytanie, szukanie różnic prowadzi nas do przyczyn problemów, tak? Później mamy kto, a kto nie. Błąd powstał na zmianie A na pewno nie powstał na zmianie B i nie powstał na zmianie C. Czym się różni zmiana A od zmiany B i zmiany C? Bardzo proste pytanie. Problem spowodował Łęgowski. A dlaczego nie Nowak? Czym się różni Łęgowski od Nowaka? Dlaczego to edukacja, nie wiem, wcześniejsze doświadczenie, szkoła, wychowanie powoduje? No, różnice mogą być różne, tak? Ale kto też jest bardzo dużym znaczeniem. Dlaczego ten zespół, a nie inny zespół? Dlaczego zespół z tym liderem, a nie zespół z tamtym liderem dokonał tego problemu?
Kolejne bardzo ważne pytanie. Kiedy, a kiedy nie? Powstało to nocą, a dlaczego nie rano? Powstało to o godzinie 14, a nie dlaczego nie o 10? Czym się różni 14 od 10? Słuchajcie, te pytania nie zawsze powiedzą Wam dokładnie i wskażą Wam potencjalną przyczynę, ale te pytania pomogą Wam szukać. Bo wcale nie jest powiedziane, że to akurat jest związane z porą dnia, z godziną, prawda? Ale jeżeli sobie nie zadacie tych pytań, to możecie pominąć pewien bardzo ważny element. To tak samo jak z Ishikawą, o której będziemy sobie rozmawiali. Ale od tego trzeba zacząć, bo to jest prostsze. Kolejne pytanie, kiedy? Problem powstał w marcu, a nie w lipcu. Czym się różni marzec od lipca? Tylko temperaturą, wilgotnością, a może jeszcze czymś innym? Czy było coś ciekawego, było coś szczególnego w maju, w marcu? Co spowodowało to, że akurat w marcu był ten problem, a nie w maju? Dlaczego mamy sezonowość? Dlaczego problem występuje jesienią, a nie nocą? Dlaczego w piątki, a nie na przykład w poniedziałki? Tak? Bardzo często, jak zobaczycie sobie problem i będzie fluktuacja tych pików, musisz zobaczyć, kiedy one występują. Dlatego pokazanie problemu w czasie jest bardzo istotne, żeby go rozwiązać. Więc słuchajcie, nie udało mi się dzisiaj ułożyć domku z kart. Może przy następnym filmie. Potem mam podzielone talie. Przygotowany jestem na kolejny odcinek. Dziękuję Wam bardzo. Czasami tak bywa, tak, że zaczynam na dworze, kończę w domu. Ale to najważniejsze jest to, że mnie słuchacie. Jeżeli tylko uważacie, że moje filmy są ważne, przydatne, proszę, przekazujcie je innym swoim kolegom, dostawcom, klientom. Dajcie lajki, komentujcie. To na pewno da mi świetny sygnał do tego, żeby kontynuować filmy. Trzymajcie się. A, i zapraszam jeszcze. Ci, którzy są chętni, 15 grudnia w Warszawie będzie jednodniowe szkolenie z rozwiązywania problemów ze mną. Szkolenie będzie tylko i wyłącznie dla osób zaproszonych przeze mnie, darmowe. Czyli oczywiście musicie dojechać do Warszawy, ewentualnie nostek sobie zapłacić, ale całe szkolenie jest za free. To jest mój prezent dla Was za Waszą aktywność i pomoc w promowaniu mistrza ciągłej poprawy. Dziękuję Wam.